Okej, moje robaczki, z tej strony się robi na kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, wracamy oczywiście do naszej przygody. No i tak, nie odpowiedzieliście mi na komentarze, o które was prosiłem, czyli, czy te główki są istotne. Nadal tego nie wiem. Nadal tego, moje rybcie pipcie, nie powiedzieliście mi niestety, więc nie mam pojęcia. I tak. Z tego co pamiętam, to cofnąłem specjalnie czas, żeby zobaczyć, co się stanie tak naprawdę teraz w świątyni i kto jest tam dokładnie jako ten żółty mak. To pamiętam. To doskonale pamiętam. No i moi drodzy, bez zbędnego przedłużania oczywiście się tam udamy, bo trasę mniej więcej pamiętam. Wiem, że przeszliśmy obok kościoła, więc również to jest dosyć istotne. Tutaj nam nic nie wleciało wtedy? Ej, tu chyba wtedy nam ten... To radyjko zaczęło chyba grać, prawda? Kurde, nie pamiętam. Choroba jeszcze mnie nie puściła, powiem wam, wręcz jest chyba jeszcze coraz gorzej. Jest coraz gorzej, więc no nie wiem. No ale tak czy inaczej pokonaliśmy też pana burmistrza. Nie tylko, że Sergal dostał w pierdol, to i pan burmistrz dostał też w pierdol. Ale, moi drodzy, kurde, ale jestem głupi. Nie no, ja zapomniałem o czymś. Pamiętacie to przejście koło Pigmena naszego, tego w masce? Przejście, gdzie w sumie dostaliśmy się tak trochę dziwnie. No wiecie co, to ja to cofnę. Bo i tak tam trochę głodu straciliśmy, więc to bez sensu. Mógłbym również dobrze zacząć tutaj w sumie odcinek, no ale mniejsza. Tam był pewien budynek. I tam było mówione, że drzwi się otworzą dopiero, że będzie otwarte dopiero jutro. A przecież my mamy kurde kolejny dzień. Czemu ja o tym zapomniałem, tego nie wiem. Tak czy inaczej, umiejętności z nami już zostają raczej. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w sumie w praniu. Może jako mag lepiej by nam to wyszło, nie wiem. Dobra, Dark Marina Squeak from Hunger. Niedobrze. No i właśnie, i to było gdzieś tu. Oby nam tylko ten pojeb nie wyskoczył. Mamy przejście. No właśnie. Pan dzi. Kim ty kurwa jesteś? Hej. Bandage Man. Witam w Mach Shop. W sklepie Mach. Wygląda to, że mężczyzna trzyma coś przypominającego dziecko, ale po bliższym przyjrzeniu wygląda jak lalka. Poza tym, nie wydaje się aż tak odstraszający. Ciekawe. Ja oczywiście przepraszam, bo znów mi zaczęło tutaj dyndzać. Dźwięk trzeba wyciszyć. Co to może być? Masz 32 szylingi. Co chcesz kupić? Wow, to możemy żarełko kupić. Dried meat. Kreda. No a tak w sumie bez rewelacji. Trochę amunicji możemy kupić w leczego za 6. Ej, ale on to ogólnie ma dosyć ciekawe rzeczy. Meat pie za 5. Ej, tanio. Nieważne. Dobra, przyjdź z powrotem. Czyli to jest tylko i wyłącznie taki, no, sklepikarz, nie? Że przedmioty możemy kupić takie u niego, jedno szybkie. Tylko jakiś cloth, blue vial, green herb i tak dalej, i tak dalej. No ale ten meat pie naprawdę mnie interere. Dobra, ale w takim razie... Kurde, nie lubię tego skipowania. W takim razie, no to nie ma sensu. Traciliśmy trochę głodu. Piero jak zwykle będzie się cofał. Ale to chyba szybciej nawet wyjdzie, jak się tak cofniemy w ten sposób. No i moi drodzy, no osiągnęliśmy kamień milowy na kanale. 1000 subskrypcji. Jak tylko się podleczę delikatnie. Obiecuję, że w końcu będzie ten special. Nie będzie strania do paczkomatu, jak sobie niektórzy umodzili. Będzie co innego. Może zrobimy jakiegoś streama takiego, wiecie, z nagrodami czy z czymś. No w sumie by się przydało coś takiego zrobić. No tak czy inaczej, zobaczymy. Niczego wam w tej chwili nie obiecuję, bo jeszcze sam nawet nie wiem, co będzie wyglądać. Wiem tylko, że na razie jestem troszeczkę zły na tą chorobę, bo... No, wiele fajnych eventów, że tak powiem, nam tutaj odeszło. Jeżeli mogę powiedzieć o eventach na Halloween. No bo wiecie, chciałem tutaj coś fajnego zrobić, coś strasznego, może jakiegoś Outlasta zagrać.
czy coś takiego, a w sumie nie wyszło z tego nic. Nie wyszło z tego nic. No, więc jestem wściekły. Jutro się zapisuję do lekarza, bo w sumie nagrałem to w poniedziałek. Mam nadzieję, że mi lekarz z tym pomoże, bo naprawdę, naprawdę się ostatnimi czasy źle czuję. Dobra. Tu mieliśmy to przejście. Tu mieliśmy również heksa, którego mogliśmy użyć. Ale dobra, mam tam chyba jeszcze ze dwie czy trzy dusze, zostawmy sobie to na razie. Jeść nie chcę. Więc na razie niech będą. Wiemy w razie czego, gdzie sobie te umiejętności tutaj dołożyć. Dobra, Dark Marina jest już naprawdę głodna. Ale jeszcze cię przegłodzę. Jeszcze cię przegłodzę. Zaraz sobie zapiszemy przy okazji, żeby nie latać tak, wiecie, to i z powrotem jak ten głupi desera. Dobra. Book of Alignment. Zapisujemy grę. Miałem to sprawdzić i usunąć może te napisy z tego scrolla, ale niestety nie zrobiłem tego. Nie miałem czasu po prostu. Dobra, i to było tak. Na prawo przejście. Pamiętam, że tutaj był również policjant jakiś chyba. Tak? Czy nie? No, był ten pojeb. Dobra, z tym spirem. Zobaczymy w ogóle, czy znów będzie taka scenka. Dobra, to jest to samo. Idziemy do przodu. Ej, ale tym razem tego nie było. Tym razem tego nie było, tym razem jest inna cutscenka. Kręcić się w głowie, będąc tak blisko monolitu. Twój wzrok staje się niewyraźny i słychać pulsowanie krwi w żyłach. Ale nie ma też tego kolesia. Nie ma też tego kolesia, czyli on tutaj nie zginął. Tutaj mu się udało przeżyć. Dobrze wiedzieć. Pipeliter. Szkoda, bo myślałem, że zobaczymy przynajmniej tą postać, ale widocznie ta postać była celowo, wiecie, taka zamglona. Właśnie po to, żeby graczowi nie pokazywać, kto tutaj jest. Kto tutaj jest. No ale w związku z tym, że nic nie pisaliście ostatnimi czasy w sumie na temat Fearnhanger, no to zostajemy w takim stanie, jakim jesteśmy teraz. Co najwyżej macie na taką dodatkową cutscenkę. Właśnie z tym naszym kolesiem. Ornament Lantern, którego nienawidziłem. Teraz wydaje się być w sumie bardzo dobry. Wielkie kamienne drzwi stoją przed tobą. Odejdź od tych drzwi. Myślę, że widziałem, że miałem przeczucie na temat tego. Coś złego się stanie, jeśli spróbujemy dostać się do środka. Wiem, że to brzmi szalenie, ale mam naprawdę silne przeczucie na temat tego. Twoje serce zaczyna bić coraz głośniej, zbliżając się coraz bardziej do drzwi wieży. Adrenalina przepływa przez ciebie. Nie da się wytłumaczyć tego uczucia. Jednocześnie jesteś przerażony i masz ochotę dotknąć misternie ozdobionych starożytnych drzwi z kamiennej płyty. Na razie odejdźmy. Z tego powodu, że to zapiszę. Ja to zapiszę. Hasta la vista, baby. Zaraz zobaczymy również, czy przypadkowo nie mamy kolejnych kolegów na mapie zaznaczonych. W ogóle właśnie, kilka rzeczy pozmieniałem. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale na przykład delikatnie kolorki są ładniejsze, w sensie takie bardziej nasycone. Dodatkowo możliwe, że ekran również jest wyraźniejszy. Dobra, dotknijmy teraz tego. Touch it. Co się dzieje? To boli. Oho. On się w coś przeobraził. Płacze. Kreatura wydaje się po prostu płakać. Co jest nie tak z tobą? Bez reakcji. Gorsze jest to, że nie mamy jedzenia w sumie. I co ten ma? Whipping scope torso, nogę i tyle. To w torso. Tylko niestety, ale będziemy walić misterne rzeczy. Czy misterne DPS-y. Whipping scope, just whipping. Nie wziąłem, nie użyłem tego. I za 130 parę dostajemy 3 HP, to nie jest dużo.
On po prostu płacze. 19. 15 HP za free. Ja na razie testuję. Po prostu testuję. Już widzicie tam tą nogę? Widzę, że ta noga wcale nie chce ustąpić. Ta noga wcale nie chce ustąpić. No w końcu. Whipping skull. It's whipping. Świetnie. Za 48. 500. No ale to nie był w takim razie... Nie był w takim razie... mocny. Solitary soul. Znałeś samotną duszę. Czym ty kurwa jesteś? Nie ma nic ważnego. Nie ma nic w sumie co można uciąć. No właśnie, czyli... On tutaj się przeobraża. Jeżeli dotkniemy tego... Tylko kurwa, ja też jestem głupi, bo w sumie teraz mogłem zobaczyć, co się stanie, jak dotkniemy dalej tych drzwi. Tak się nie dowiemy. Ale mniejsza. A tu też nic nie możemy. Jest tutaj coś napisane. Powtarzając słowa światła, aby ręczyć za ich szczerą wiadomość. Schody na dwór Rera są dostępne tylko dla tych, którzy wzięli udział w Święcie Księżyca. Próby okrucieństwa i zdrady. Tylko ten, którego odnaleziono jako ostatniego, będzie w stanie być godny. Właśnie, ale cały czas nam to mówiło o zdradzie. To też jest ciekawe. To jest za w ogóle statua. Jest to posąg człowieka objętego pod gigantycznym wężem. Ekspresja twarzy mężczyzny jest agonalna. Znaczy wyraża odrękę. Dobra, nic tutaj nie ma. No, ciężko wydaje się być w średniej kondycji. Ale zauważcie, że jesteśmy coraz dalej. Pewnie wam tam nic nie ma, bo nawet widzę już po tych górnych sprite'ach. Jestem ciekaw, czy zaraz tam jakiegoś baita nie zrobią. I może przy okazji byśmy coś zjedli, bo jeżeli tutaj jest w sumie niebezpiecznie, no to nie widzę, żeby to było bezpieczne tak chodzić z takim życiem. Znaczy z takim żarciem. Pennyban. No średnio. No właśnie, nie chcę też używać żarcia, nie wiadomo ile. No daję tylko 7 z tego co widzę. 7? Tak, 7. Przynajmniej trochę. Już nadal zastanawiam się nad w sumie tą sensem, czy w ogóle jest sens ją karmić. Wiem, że ktonsens to brzmi źle, ale naprawdę zastanawiam się nad w ogóle tymi zombiaczkami naszymi. Nie wiem, czy jest w ogóle sens ich trzymać. Dobra, wejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy. Museum. Tu są ludzie. To było tutaj zaznaczone. No, witaj, młody mistrzu. Znów się spotykamy. Witam w wielkiej maskeradzie. Świętujemy koniec czasów. Święto terminy. A jestem pewny, że ty też już wiesz o festiwalu. Ach. Ale niestety nie jesteśmy wiecznie młodzi. Czyż nie, mój mistrzu? Rozumiem, że czas to pieniądz, a pieniądze są blisko. Jeżeli się nie mylę, czekasz aż zadzwonią dzwony, prawda? Ale zanim to się wydarzy, chciałbym cię przedstawić niektórych z moich bliższych znajomych.
Ale nie pamiętam, dokąd mogli pójść. Muszą być nadal gdzieś tutaj na balu. No cóż, na wypadek, gdybyś na nich wpadł, powiedz im, że przysłał cię... Czekaj, że cię przysyłam. Jeden mówi o sobie Czerwony Diabeł. Kapłan Słońca oraz Happy Salesman Mask, ok? To jest nawiązanie w ogóle do tego, do Happy Salesmana? Wiecie, jak to się nazywało? Zeldy, do Zeldy. Tak mi się wydaje. Happy Mask Salesman. Oczywiście. Ja jestem pewny, że ich rozpoznasz. Dobra, Czerwony Diabeł. To musi być pewnie... To ty? Nie. Ta osoba wydaje się w ogóle nie reagować na twoją prezencję. Excuse me, przepraszam. Z odpowiedzi. To jest syntax z tobą. Z odpowiedzi. Investigate. Osoba z maską wydaje się znajdować się w środku konwersacji. I ludzie, ogólnie ludzie kiwają głową i poruszają suchymi wargami w rytm innych. Ale nie ma tutaj słów, których mógłbyś zrozumieć albo słyszeć. To prawie tak jakby pozostali na autopilocie. Może... jest tutaj naprawdę prawdziwa maskarada, podczas której ludzie pozostali bezczynni z jakiegokolwiek powodu. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że tu brakuje słów. Pod maską widać spaloną skórę. Oczy są szkliste i suche. Cała postać wygląda na osłabioną. Prawie tak jakby ci ludzie mieliby stać tutaj przez wieczność. Dobra, ale kogo mieliśmy raz? Czerwony Diabeł. Kapłan. Coś jeszcze. Dobra. On też nic się nie odzywa. To jest to samo. To jest to samo. Czerwony Diabeł najbardziej mi do tego pasował. Let's investigate. To samo. To samo i to samo. Tabliczka głosi... Wystawa prezentowana tutaj w Czeskim Muzeum Narodowym nurkuje głęboko w różne przekonania religijne na całym świecie. Almer, jeden z oświeconych, jest świetnym przykładem tego, jak bardzo jesteśmy odmienni na różne perspektywy, które mogą być naprawdę do siebie podobne, jeśli przyjrzysz się im przez pryzmat różnych kultur. W Europie Almer często przedstawiany jest jako mężczyzna o białej twarzy. Łysej głowie i mającej muskularne ciało. We wschodnich sektuariach Almer jest często opisywany zgodnie do jego wcześniejszych przedstawień, kiedy był jeszcze śmiertelnikiem. Na tych zdjęciach często jest szczuplejszy niż jego zachodni odpowiednik i ma dłuższe włosy. Bardziej podobny do tego, jak go wcześniej opisywano. Wznosząc się, stracił wszystkie włosy na ciele. Naturalnie jego rysy twarzy często przedstawiają go jako tubylca wschodniego sanktuarium. Czy jako tubylca również we wschodnim sanktuarium. Myślę, że oba te opisy tak samo wyglądają.
Zachodnie przedstawiają i podkreślają jego boską postawę, podczas gdy we wschodnich jest bardziej humanizowany. I we wschodzie jest, czy na wschodnich wierzeniach jest bardziej takim człowiekiem. A na zachodzie jest to po prostu postać boska. Dobrze wiedzieć. Love Fragment. I to może być ciekawe. No właśnie, tutaj widzę, że coraz więcej tych osób jest. Godzina naprawdę leży gdzieś pomiędzy jedną, pierwszą a drugą. Zamaskowana osoba wydaje się być w pewnego rodzaju transie. Po prostu powtarzają te same słowa ciągle i ciągle. I to samo. Godzina prawdy? Brzmi mistycznie. I będzie to samo. Godzina prawdy między pierwszą a drugą? Kim ty jesteś? Gdzie ty idziesz? Czemu tu jest kuń? Bez odpowiedzi. Cały czas jest to samo. Cały czas jest to samo. Czerwony diabeł. Bez odpowiedzi. Non stop bez odpowiedzi. Jezu, to jest dosyć wielkie. No to jest czerwony diabeł. 35 minut. 20 do następnej godziny. 25 do następnej godziny. Aha. 35. Kurde. 35 minut, 25 następnej godziny. 35. To tutaj może... Ten diabeł najbardziej mi do niego pasował, nie? Soulstone, oil. Bez odpowiedzi. Cały czas to samo. No i to za tym dziwnym czymś. O ile to kółku nie zrobi zaraz, no właśnie, chyba zrobi. Ja zrobiłem kółko, kurde. Poleciało tutaj. Żółty mag. Też bez odpowiedzi. Nic. To jest czerwony diabeł? Nie. To jeszcze wygląda jak czerwony diabeł. Również nie. Dobra, no i co? I kolejne kółko zaczniesz? Czym ty jesteś? Czym ty cholera jasna jesteś? Jakiś labirynt. Jest tutaj Gellian Greatsword. Też odnajduje się geliański wielki miecz. Mógłbyś zbić szybę i go wziąć, ale witryna... Wygląda na to, że nie uda się tego zrobić, nie uruchamiając alarmu w tej witrynie. Zostaw to. Jego mecz amulet. Co samo tu. O, wzięliśmy to, świetnie. Ringi, light blue vial. Kreda. O nie. Kurde, nie. Nie, no uciekamy. No właśnie. Czy ja chcę to powtarzać? Nie chcę. Dobra, uciekliśmy. Trudno. Jeden pieniążek na złom poleciał. Nic teraz z tym nie zrobię.
Equipment. To był ten fluted breastplate, to chyba to było, prawda? Ja. Może warto by było grę zapisać. Stary armor, stara zbroja. Jest w złej kondycji. Gdybyś to założyła, prawdopodobnie by się rozpadło. Jest wiele innych rzeczy. Kurwa, znów ty. Arm piece. Benda, cloth fragment. Co to jest? Niestety nic. Weird trap, szylingi. Kolejne szylingi. Racja, trójkąt w trójkącie. I to samo tu. To samo tu. Och, pora roku. Zdecydowanie miesiąc siarki. Bez wątpienia. Nie ma wątpliwości. To samo tutaj. Siarki? Ej, to ten z trójkątem, prawda? No i nasze bardzo znajome zbroje z jedynki. Ta stara zbroja z czasów średniowiecza. Pancerz jest ogromny i ciężki. Nie ma mowy, żebyś mogła go efektywnie wykorzystać. O nie, kto on system umiera? To tylko dla ozdoby, czy też naprawdę byli tacy ludzie? Czy ludzie mieli taki rozmiar dawniej? Właśnie. Kto on sens? Nie umieraj! 4 HP, kurde. Good. Gulasz. Use nonsense. O, i 90 daje. Dobrze wiedzieć. Dobra, no to jeszcze oczywiście books. Book of alignment. Musimy sobie to zapisać. Za dużo się tu dzieje. Za dużo jest czytania. Dobra. Nonsense, wstawaj ją, nie udawaj. Kurde. Fuck me. No właśnie, gas w ogień. Naprawdę? Podwójny fart? Podwójny fart. Będzie potrójny fart? Nie, już potrójny to nie może być. No właśnie. Słabe jest to, kurde, uciekanie. Naprawdę słabe jest to uciekanie i zastanawiam się, da się jeszcze bardziej zwiększyć szanse na ucieczkę, bo naprawdę niektórych walk z chęcią bym w ogóle nie miał. O, to się przyda. No szkurwa! Zostaw mnie, dziadu. Oczywiście gaz w genii. Dobra, ucieczka. No oczywiście znów to samo. Run, kurwa, run! Już teraz Mateus. O? Nie wiem czemu tak chujowo z nim. Pocket Cat. O, stary sport. Ja się cieszę, że cię tu widzę. Znaczy, old sport to co mówi się stary druku, tak? Tak mi się wydało. Wydawało. Mam nadzieję, że cieszysz się piłeczką. Z pewnością, czyż nie? Co tutaj chodzi? To dziwne. Co tutaj chodzi? To dość osobliwe. Atmosfera jest świąteczna i odważna. Odważna, powiedzmy. Zakaźna. Jeśli chcesz odpocząć od morza imprezowiczów, na szczęście jest tam mnóstwo rzeczy rozpraszających uwagę, które warto zbadać. Nie mogę pomóc ci
Znaczy nie mogę powstrzymać cię od spaceru po tym pięknym budynku i podziwiania zgromadzonych tutaj dzieł sztuki. Są tutaj naprawdę niezwykłe dzieła. Kurde, fakietkę, nie gadaj tyle. Sztuka dzieli się na dwie kategorie. Nie. Nie sztukę. Mój błąd. Artystów można podzielić na dwie kategorie. Oto ci, są ci, którzy widzą, że coś się dzieje na świecie. Być może jest to ich wina. Być może jest to wina ich... Destersjans? Nie wiem, co znaczy. Wspólników? A może po prostu nadużycie władzy tych, którzy siedzą na szczycie piramidy. Cokolwiek to jest, zasila ich inspirację i kreatywność, desperacko chcąc nadać temu własny obrót. Musi to być bardzo spontaniczne wyobrażać to sobie. Malowanie obrazu zainspirowało cię do skompozowania, czy do szału lub skomponowania utworu muzycznego, który bije synchronicznie ze światem. Nazwij tych ludzi ekstrawertycznymi artystami. Kurwa, przestań gadać, bo zaraz zdechnę. Potem jest druga połowa biedaków. Ci, którzy... mieszkają w swoich własnych przemyśleniach i spostrzeżeniach. Chcą namalować obraz swojego wewnętrznego świata. Może w nadziei, żeby ktoś inny zrozumiał je trochę lepiej. A może spróbować nawiązać kontakt z nielicznymi podobnymi myślącymi osobami. Może ci artyści chcieliby po prostu przedstawić obraz czasów, swoich czasów również. Ale tylko wtedy, gdy mające miejsce wydarzenie uderzy w strunę z monologiem, jaki toczył ze światem. Nazwijmy tych ludzi introwertycznymi artystami. Oboje brzmią samolubnie. Ekstrawertyczni artyści, którzy czerpią korzyści z cierpień innych. Kiedy introwertyczni artyści wydają się bardzo egocentryczni, chcąc tylko porozmawiać o sobie. Tak jak teraz o tym myślę, może istnieć także trzeci rodzaj. Mój ulubiony. Ulubiony rodzaj. Autorzy, którzy nie mają nawet jasnego obrazu sytuacji, kiedy rozpoczynają proces twórczy. Pozwalają oni, by historia napisała się sama. Pozwalają, by dyktowały pociągnięcia pędzlem, żeby kierunek historii pociągał, czy kierowały pociągnięcia pędzlem, zamiast spróbować narzucić własną wolę nad tym. Taki chaotyczny proces może prowadzić niezbadane kierunki. Inspiracja może być procesem chaotycznym, nie sądzisz? Tak więc, stary druhu, ten, który śni o tym wszystkim, śniący czy marzący został pogrzebany głęboko pod ziemią. Kurde. Jak myślisz, jakim typem ona jest? To. Ona? Myślałem, że mówimy o kimś innym. Co to miał być? A, o księżycu jest mowa. Wielka żółta twarz wypełniająca na niebie. A może ktoś zupełnie inny? Pocket. My zaraz zdechniemy. Boję się, że nasze sygnały się tutaj splatają. Może nie jest tak, że... No i chuj. Może tak nie jest, że udostępniamy rodzaj połączenia i tylko sobie to wyobraziłem. Jest to smutny dzień. Uświadomić sobie, że oddzieliłaś się od minionych dni. Ale wystarczy na ten temat.
Dość o tym. Może jesteś tu w interesach. To jest to, co mam do zaoferowania. To nawet całkiem niezła kolekcja, jeśli... tak było. Tak, czy można powiedzieć, że to jest dosyć, taka dosyć fajna kolekcja. Masz 5... masz 5 głów uczestników. Na co chcesz to wymienić? No właśnie, i tu możemy wymienić w razie czego. I to by było zarąbiste, bo potrzebujemy, z tego co pamiętam, kręgu chyba Sylwian. Tak mi się wydaje. No to i tak umrzemy. Tak mi się wydaje. Jest też Alchemia Volumin III. Ja sobie to szybko sprawdzę. Film Hunger Circus. Przepraszam. Lekkie cięcie. Fear and Hunger Termina Circles. I czekajcie. Asymetryczny to jest Sylwian. I Sylwian... jest napisane? Daje całkowite restauracje... całkowitą restaurację kończyn i full HP. Okej. Winuszka daje natychmiastowe, tak jakby drzewo, które rośnie, możemy się po nim spiąć, dostając się do skrótów oraz niedostępnych miejscówek. Okej. Kurde, któregoś potrzebowaliśmy ostatnio. Pamiętam którego. Już umarliśmy z wrażenia. Czyli tak, główki są potrzebne właśnie do tego. Widzicie? Ja sobie już teraz wszystko wyjaśniłem. Dobra. Tylko tak. Jeszcze raz. jeszcze raz. Bo ja naprawdę się pogubiłem. Ja się naprawdę pogubiłem. I z tego co widzę, to w ogóle na Grogorocie, na tym symbolu Grogorota, możemy poświęcić osoby również przestrzenne za pomocą nekromancji. To jest bardzo ciekawe. To jest mega ciekawe. Ale nie pamiętam dokładnie, którego potrzebujemy. Headless one. Tego to nie. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, nieważne, słuchajcie moi mili, nieważne, na razie i tak nie będziemy handlować w sumie z Pocket Catem, bo się nie opłaca, nie opłaca się na tę chwilę, ja muszę dokładnie ogarnąć, czego my tam potrzebujemy. Dobra, tak tape. Dobra, jest Pocket Cat. Co tutaj się dzieje? No właśnie, no ona tutaj cały czas gada. Cały czas normalnie napierdziela, ale to już czytaliśmy. Dobra. Jakim typem jest księżyc? Trzecim typem. Myślę, że trzecim typem jest. No właśnie, jest trzecim typem. Ach, pozwoliłem, aby moje uprzedzenia przebłysły, a ty to zrobiłeś. Czy ty za tym podążyłeś? Ach, ciągle myślę, że możesz tam być, przyjacielu. Ale wystarczy o tym. Pewnie jesteś tutaj dla biznesu. Dobra, to jest zazwyczaj, co mam do zaoferowania.
Czyli tutaj sobie wymieniamy na główki, ok. Może jeżeli będziesz miał szczęście... Może jeżeli będziesz miał szczęście... Nie będziesz musiał wyjść stąd samotnie. Tu jednego obrazu nie ma. Nie ma opisów. Czerwony diabeł. Gdzie jest ten czerwony diabeł? To są nasi koledzy. Nie widzę czerwonego diabła. Nie widzę też tego pięciunia. Niestety. Może jest na górze. Właśnie, bo to jest jeszcze przejście, ej. Drzwi wydają się być zablokowane i nie ma tutaj żadnej dziurki od klucza ani żadnego innego mechanizmu zamka. Jeło. Tylko mamy trzeci głód, kurwa. No trochę chyba nie. To za silne, bo jesteśmy głodni. Myślę, że to jest dobry czas na mitpaje. Kolejny mitpaj. I jeszcze oczywiście rotenki. Raczej nie liczę tutaj, w tej części, na Moonless. Znaczy, wiem, że jest, ale nie wiem, czy akurat tutaj się znajdzie. Nothing left. I nothing left. Spadło im? Spadło im. Dobra, spróbujmy teraz. Sforsujmy drzwi. Full attack. 343. 43, no nie jest to dużo. Nie ma szans. Drzwi są dla ciebie za silne. Co my tu mamy? Użyj klawiszy i klawiszy decyzyjnych, żeby operować się zegarem. Między pierwszą a drugą? Aha, dobra. Pierwsza, druga. Między pierwszą a drugą. To jest to. I tam była trzecia, 45? Kurde, zgubiłem się. 12, pierwsza, druga, trzecia. Ale właśnie, no bo to jest... To ja kurwa robię. Trzecia jest tu po prawej stronie. I 45, tak? Ja będę się jeszcze raz pójść i pogadać chyba. Na pewno tam było między pierwszą a drugą. Na pewno, chyba. Zapalmy sobie to. Będziemy mieć trochę do gadania z nimi. On nie reaguje, ten też nie reaguje. Werbik, Lingi. Świetnie. Gdzie były te osoby? No w szpadalcu zostaw mnie. Kurwa, no naprawdę. Ej, dupa. A jednak nie. Zostaw mnie, no kurwa, zostaw. Zostaw mnie, padalcu. Wredny jest. Siarka. No coś mówili tutaj o trójkącie chyba, tak? Coś mówili. Trójkąt w trójkącie. Tak, nie wiem, czy to ma coś wspólnego. Dobra. Tu jest Pocket Cat. Tu nic nie było. O, tu jeszcze nas nie było. Proving Talisman, piwko. Zapalajmy, ile wlezie.
healingi. Świetnie, akurat się zrespił. To stary obraz. Wygląda to, że masa ludzi są w stanie wojny. Razem chciałem powiedzieć. Ale nie. Kurde, ale to jest upierdliwe gówno. Nie trawię tych mobów. Oni nie reagują. O, co nasz koleżka chyba. Magus Charl. Jego współczesny... Znaczy, jego... współczesność, Mag Charl, święty cesarz watykański, opisał... To jest Nashar. Nashara w następującymi słynnymi zdaniami. Co znaczy delirious? Bredzący stary facet. Przez mijające czasy. Ten, który ma cały cywilizowany świat w swoim narcyzmie molestowania, myśląc, że wszystkie narody powinny ugiąć się pod jego dziecięcymi napadami złości. Ciekawe. Ten nie reaguje. No właśnie, mitologiczna figura. Znana jako Beetle Oświecony. Sława nowego boga, który tworzył wielkie biblioteki w mieście bogów. Gdzie każdy z jego następców gromadził swoją wiedzę, zapewniając półki biblioteczne książkami ze wszystkich dziedzin wiedzy. Generalnie, to znaczy powszechnie postrzegany jako ojciec oświecenia wśród nowych bogów i ten, który napisał o ludzkim dylemacie. Powszechnie uważa się za mityczną postać zerwaną na Beetle'u i Szarze, jednego z najpopularniejszych uczonych starożytnej Mezopotamii. Już jesteście głodni, kurwa, Jezu. Czy wy nie potraficie mniej żreć? Korci. Wygląda na swego rodzaju system alarmowy. No ja nie byłbym sobą, gdybym kurwa tego nie zrobił, prawda? O, i tam jeszcze jest ten dziad. Ojej, ale mam 40 minut odcinka. Moi drodzy, to zobaczymy, jak to zadziała w następnym odcinku. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was, Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Cliffhanger 2, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.